Witam Was bardzo serdecznie w Plociuchu, czyli naszej luźnej serii vlogów, która przede wszystkim ma służyć rozrywce temu, żeby się tego dobrze słuchało do poduszki lub na drugi dzień do śniadania. Mimo wszystko dzisiaj będzie temat poważny, bowiem będzie o tym, jak bardzo na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zmienił się język tyczący się islamu, islamizacji Europy, muzułmanów, tak zwanych uchodźców oraz imigrantów, ISIS i całej tej otoczki w telewizji, bo wiecie, wszystko zaczęło się od tego, w ogóle sorry za to, że vlog jest opóźniony dość mocno, a to dlatego, że miał być się inny, który był nagrany wcześniej, ale nagrałem tego komentatora w związku z tymi zamachami, które miały miejsce w Brukseli. Swoją drogą on tam się z prawej strony Wam pojawia, podobnie jak moje wystąpienie w radiu RDC z jesieni oraz z Polsatu z jesieni. Ja się będę do nich odnosił, więc jak ich nie znacie, to koniecznie obejrzyjcie. Tak było na jesieni. No i nagrałem tam do komentatora, swoją drogą bardzo dobrego. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, zwłaszcza te takie twarde, mocne, mówiące, że trzymaj się Krzychu, będziemy z Tobą. To jest miłe, naprawdę miłe. To daje mi siłę, tak? No bo pieniądze miałbym dużo, dużo lepsze, jakbym nagrywał cokolwiek innego. Pewnie wtedy by mnie też tak nie gnoili, nie? Bo bym się nie wyłamywał z szeregu, byłbym taki sam jak wszyscy. Ale mam Was i to Wy mi dajecie siłę. Bardzo Wam cholera dziękuję. Nawet jak to wsparcie jest wyrażone tylko łapką w górę, czy tym, że nie przewiniecie mojej reklamy. Nie, to drugie to jest całkiem realne wsparcie. To pierwsze też, bo lepiej się wtedy film pozycjonuje, tak samo jak komentarz, natomiast jak nie przywiniecie reklamy, to dacie mi zarobić, tak? Także ja strasznie za to dziękuję, natomiast chodzi o to, że później to nagrałem i włączyłem sobie telewizor znowu. I myślałem, że tam znowu, tak jak zwykle, będzie siedzieć pełno jakiegoś lewackiego, komentatorskiego elementu dużo, który będzie mówił, że to nie wolno tego łączyć z islamem, że to są jacyś pojedynczy radykałowie i nie wolno tego w ogóle w żaden sposób nagłaśniać, że pani pewna Kazimiera znowu powie, że mniej się boi terrorystów od, nie wiem, tam polskich kibiców, czy czegoś i tak dalej, że w ogóle to nie ma związku z religią i będzie takie typowo lewackie gadanie i na końcu, że w związku z tym, że mamy problem przez to, że mamy dużo muzułmanów w Europie, to musimy przyjąć jeszcze więcej muzułmanów, czyli właśnie tych tak zwanych imigrantów i pozwolić im się robić w Europie to, co tylko chcemy, tak? Myślałem, że tak będzie, bo zawsze tak było. Po zamachu w Paryżu przecież dokładnie tak było, prawda? A teraz nie. Teraz jest zupełnie inaczej. I właśnie tutaj dlatego też chciałbym, żebyście wiedzieli, jak było, bo ludzie mają szybko, krótką pamięć, tak? Zachęcam Was właśnie do obejrzenia tego vloga pod tytułem Ator w Polsacie i tego mojego wywiadu w radiu RDC. Tam bardzo wyraźnie widać, jakie wtedy było, było nastawienie mediów, tak? W Polsacie była bardzo mocny, chamski, wręcz frontalny, powiedziałbym, atak na mnie, łącznie z tym, że kobiecina wiedziała, że ten materiał, że niby obrażam papieża, jest cynicznie przemontowany, zmanipulowany, sfałszowany przez wiadomych ludzi, którzy chcieli mi jak najbardziej zaszkodzić, jak się tylko da, tak? I ona to wiedziała, ale i tak o to zapytała i o to nie winię, bo chciała mieć po prostu ostry materiał, niemniej jednak to pokazywało. Natomiast no, jak ją przegadałem w końcu z tymi imigrantami i czarno na białym uświadomiłem, że nie są żadni uchodźcy, tylko imigranci, bo 75% to mężczyźni w wieku poborowym, bach, czas się skończył i tyle, tak? W radiu RDC przecież no, facet się przyczepiał do języka, tak? Też bardzo miły, bardzo sympatyczny człowiek, do mnie się w ogóle nic nie przyczepiał, do mnie bardzo sympatyczny, tak? No ale też o tych uchodźców się czepiał, jak się tylko dało, bo tam się czepiał, że jakiś mój znajomy powiedział od nich per ludzkie śmiecie. I mnie się kazał tłumaczyć z tego, co powiedział jakiś mój kolega. No ludzie. Ale w każdym razie, że zacząłem pomagać i tak dalej, ja zacząłem mówić, że ale chwila. Przecież to nie są żadne kobiety z dziećmi. Widać było nawet na TVN-owych zdjęciach, że to głównie mężczyźni wokół problemu. No tak, ale pański kolega powiedział, że to ludzkie śmieci. No to pan się spytaj kolegi, a nie mnie. No kurczę, jakiś mój kolega też zapewne lubi chłopców, tak? Możliwe, że młodych chłopców. To mnie się o to pytać? Jego się pyta, a nie mnie, tak? Takie typu podejście było właśnie takie typowo lewackie, a teraz jest zupełnie odwrotnie, słuchajcie. I teraz tak, w tym materiale nie będę podawał źródeł, nie będę mówił kto co powiedział, z prostej przyczyny. Ponieważ nie chcę rzucać słów na wiatr, ja mam taką zasadę, że jeżeli się na kogoś powołuję,
to chcę go zacytować. Gdyby on to powiedział w internecie, to bym dał link w opisie, tak? Natomiast ponieważ to powiedział w telewizji, to musiałbym wyciąć fragment z jego wypowiedzi, puścić, a potem komentować. Tylko że w tym momencie pewna tchórzliwa korporacja mogłaby mi ten film ściągnąć. Byłby to już drugi mój film ściągnięty, trzeci to kasacja konta, a raczej tego nie chcę, prawda? A tak po prostu mówić, że ten powiedział, ten powiedział, ten powiedział, ten powiedział, bez podania cytatu, to jest taka dziecinada. Na tej zasadzie to się można bawić, że mogę wam bez problemu powiedzieć, że pan generał Jaruzelski wczoraj coś powiedział, tylko że pan Jaruzelski nie żyje, tak? Tak? No... tego typu rzeczy. Także po prostu będę wam ogólnie mówił, właśnie dlatego też to jest w plociuchu, a nie w komentatorze czy w analogowym vlogu, właśnie dlatego, że nie będę cytował, ponieważ boję się, że ktoś może nie wiedzieć, jak działa prawo cytatu, za to jest dużą korporacją i jest silny. Słuchajcie, co się dzieje? W telewizji i to słuchajcie, w tym w TVN-ie i w tym w Polsacie, to ja po prostu byłem zszokowany, że te dwie stacje zaczynają mówić jak jest. Znaczy może mniej dziennikarze, ale dopuszczono do głosu, wiadomo kto wcześniej się wypowiadał, tak? Tutaj wielka specjalistka od antyterroryzmu, pani Kazimiera Szczuka. Albo ta pani, co chciała być ministrem sprawiedliwości, ale niestety zapomniała, że nie skończyła prawa, nie? I nie mogła. Wielcy, kurde, specjaliści od terroryzmu, a teraz naprawdę wzięli byłych generałów, wzięli byłych pułkowników, wzięli specjalistów od UOP-u, wzięli ludzi, którzy wiedzą jak jest. I ci ludzie mówili jak jest. I to było zadziwiające, bo ja się czułem naprawdę, jakby ktoś poglądał moje vlogi sprzed pół roku i napierdzielał dokładnie tym samym, co ja. I to nie jest chwalenie się. No ja wiem, że ci ludzie nie oglądali moich vlogów, chociaż czasem się przekonuję, że ludzie naprawdę ze świecznika oglądają moje vlogi. To się swego czasu przekonałem, jak broniłem takiego pewnego niewinnego, bardzo zacznego człowieka. Powiedziałem tam, że mogę do niego dzwonić, bo mam pewne informacje, ale nie zdążyłem, bo zadzwonił do mnie. Okazało się, że vlog oglądał i nawet sobie zadał trud, żeby zdobyć do mnie numer, nie? Także, ale wracając, słuchajcie, co się dzieje? W telewizji, w TVN-ie, w Polsacie, w tych takich bardzo filoimigranckich, wprost było powiedziane, że trwa islamizacja Europy. Coś, co jest tak oczywiste jak to, że ja się ostrzygłem, czy to, że jestem gruby. Niemniej jednak pierwszy raz usłyszałem to na tych stacjach, że trwa islamizacja Europy. Do tej pory były określenia takie jak, że mamy do czynienia z ubogacaniem kulturalnym, że my na tym zyskamy. Tam tłumaczono, że to jest na naszą korzyść, że to w ogóle nic się nie zmieni, wszystko będzie tak jak do tej pory. Co najwyżej będziemy bardziej multikulti, nie? Trwa islamizacja Europy. Usłyszałem to z telewizji, wiecie? I naprawdę to czułem się jak na wykopie, wiecie? Żeby nie było. Ja z wykopkami to mam takie różne, nazwijmy to, perypetie. Tam kiedyś był taki bardzo poważny wykop, który okłamywał mnie. Kłamał na mój temat, że ja tam niby coś, jakieś mam multikonta, niby coś oszukuję, niby tego typu rzeczy. I ja tam z niektórymi wykopkami mam na pięku. To było oczywiste pomówienie. Tak samo jak te pomówienia na YouTubie, które biegają od albo jakieś manipulacje, nie? Tylko że ja wtedy jeszcze nie pozywałem do sądu. Teraz pozwałem do sądu. Wtedy też pewnie trzeba było pozwać do sądu autora tego wykopu. To by nie było problemu. Ale nieważne. To nie chodzi o prywatę. Chodzi o to, swoją drogą mam jeszcze czas. Może jeszcze go pozwę z łamasa. Tylko zobaczymy, czy to jest zabezpieczone. Nieważne. Ważne o tym, że słuchajcie, wykopki, z którymi generalnie mam tak jakoś na pięku, no czułem się właśnie jak na wykopie, nie? Że no właśnie na wykopie się tak mówi odnośnie imigrantów, właśnie tak jak jest. Swoją drogą pozdrawiam was, wykopki. Można by tak zakopać topór wojenny, bo to nikomu nie służy, tak? Myślimy dokładnie tak samo, tylko że z jakichś powodów się nie lubimy i się zastanówmy, czy się nie lubimy dlatego, bo sami o sobie wiemy, czy ktoś nas na siebie poszczuł. To jest może warto wiedzieć, czy na przykład pewnych środowisk ktoś wcześniej nie próbował poszczuć, zanim przygotowywał jakąś akcję, nieważne. Ważne co dalej. W telewizji usłyszałem o tym, że to, że w państwach europejskich są dzielnice, które są poza kontrolą normalnych władz i że tam się boją wleść służby, że to jest fakt. Ja to usłyszałem w telewizji. Słuchajcie, to zdaje się jeszcze w kampanii wyborczej, jak pan Kaczyński powiedział, że chyba w Szwecji są niby takie dzielnice, to go odsądzano od czci, wiary, homofoby, chyba homofobem chyba go nie nazwano, chyba może chociaż też,
ale na pewno jechali mu, że jest rasistą, że jest Bóg wie kim, nie? Teraz sami przyznali. Kto przeprosi pana Kaczyńskiego, ja się pytam. W ogóle kto przeprosi nas wszystkich Polaków, którzy mówili jak jest, a którzy byliśmy nazywani rasistami, ksenofobami, całą resztą. Kto przeprosi Miriam Szadet, ja się proszę. Kto przeprosi Krzysztofa Woźniaka? Tak, panie na G, tam, co się z gadziną kojarzysz, co mi nawrzucałeś, że jestem islamofobem. Gówno, a nie jestem, a nie islamofobem, tylko mówię jak jest i widzę zagrożenie, tak? Kobieta, która boi się chodzić na ulicy, bo ją już ze 3 razy zwałcili, nie jest żadną facetofobką, tylko po prostu mówi jak jest, że po tej ulicy to nie wolno chodzić, bo gwałcą, tak? Dalej. Słuchajcie, usłyszałem, że mamy powiązanie religii z terroryzmem. Wcześniej był taki profesor, taki już chudy, szczupły, bardzo, bardzo mądry, który powiedział zdanie, że nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale każdy terrorysta jest islamistą. Coś takiego, czy muzułmaninem. I odsądzono go od czci i wiary. Ponieważ rzeczywiście to jest nieprawda. Historycznie to jest nieprawda, bo mieliśmy chociażby irlandzką armię republikańską i mieliśmy całą masę różnych organizacji terrorystycznych niepowiązanych z islamem. Ale teraz usłyszałem w telewizji zdanie do powiedzenia, o co tak naprawdę temu profesorowi chodziło. I powiedzieli jak jest, że w XXI wieku terroryzm stoi pod znakiem terroryzmu islamskiego. Rzeczywiście w XXI wieku tutaj można, w XXI wieku rzeczywiście to zdanie wydaje się prawdą, że wszystkie zamachy terrorystyczne, jakie mieli, takie, bo inaczej, wszystkie znaczące zamachy terrorystyczne, jakie mieliśmy w XXI wieku, to były związane z islamem, tak? Bo nawet Breivik, tak? Zobaczmy, żeby nie było wątpliwości, ja nie popieram Breivika, to jest straszny zbrodniarz. Ale nawet tych zamach terrorystycznych Breivika, on gdzieś tam z islamem był powiązany. Co prawda Breivik był jakimś takim, który zrobił ten zamach terrorystyczny, żeby zwrócić uwagę na problemy z islamem, czyli on ten zamach niejako tak, to był taki, powiedziałbym, zamach antyislamski, ale jednak z islamem był powiązany, nie? Poza tym to jest tak zwany wyjątek, który potwierdza regułę, nie? W tej chwili największe organizacje, o tak to powiedzmy, organizacje terrorystyczne, to są organizacje muzułmańskie. A to, że jakiś wariat zawsze może wysłać gdzieś wąglika, czy może zrobić bombę i inne tego typu rzeczy, to jest niestety prawda, słuchajcie. Dalej, wielki mufti to jest przywódca religijny chyba polskich kozaków, czyli takich muzułmanów, którzy... Nie chcę dzielić muzułmanów na dobrych i złych, więc to powiem tak inaczej. Muzułmanie, którzy od lat są w Polsce, którzy od lat Rzeczpospolitej wiernie służą, którzy nigdy tej Rzeczpospolitej nie zdradzili i którym nigdy nie przyszło do głowy, żeby podkładać bombę. O, tak o nich powiem, tak? I tutaj też ja cały czas, to jest nawet to pytanie, które zadaje Miriam Szadet. No dobra, ale jak zdelegalizujesz islam dziewczyno, to co z polskimi Tatarami? Przecież to są polskie patrioci, zabronisz im. No i ona tam zaczęła mówić, że mogą być wyjątki, inne tego typu rzeczy, nie? No ale wielki mufti ich wprost powiedział, że kara śmierci. Że dla zwyrodnialców, którzy są w terroryzm zamieszani, kara śmierci. Od razu kara śmierci i w ogóle się nie pierdzielić. I on mówił, kurde, jak Korwin. Używał dosłownie korwinistycznych tekstów. Albo może nie korwinistycznych, tylko samego pana Janusza Korwina-Mikkego, który tam był taki argument, że zwyrodniarców trzeba zabijać, usuwać na stałe ze społeczeństwa. Nie można sobie pozwolić na sytuację, że oni do tego społeczeństwa wrócą. A ponieważ i tak powinniśmy im nigdy w życiu nie pozwolić wrócić do społeczeństwa, to nie powinniśmy też ponosić kosztów ich utrzymania, tylko powinniśmy ich wyeliminować zgodnie z prawem. Masakra! To było w telewizji, to powiedział wielki mufti. Wielki mufti to jest przywódca religijny polskich Tatarów, muzułmanów. Że jemu pozwolili w telewizji występować dalej. Było w telewizji powiedziane to, co ja mówiłem ponad pół roku temu. Że problemem, dla którego my mamy problem z islamskim terroryzmem w Europie, są zapomogi, że te pieprzone zapomogi, dawanie tym ludziom pieniędzy, żeby nie musieli pracować, stanowi problem, a nie rozwiązanie problemu. Lewacy mówią, że mamy problem z islamem, ponieważ muzułmanie nie chodzą do pracy, ponieważ siedzą w tych swoich domkach czy mieszkaniach i się degradują, ponieważ są wyizolowani od społeczeństwa.
i że trzeba dawać więcej pieniędzy. Ja mówię tak, problem jest dokładnie taki sam, tylko recepta powinna być inna. Nie powinna się dawać złotówki. Wtedy musieliby chodzić do pracy, wtedy by nie mieli czasu na poddawanie się indoktrynacji i wtedy też by trochę poznali społeczeństwo, nie? No ja człowiek całe dnie siedzi w domu i tylko ogląda jakieś durne filmy na tubie czy gdzie indziej, tak? Jeszcze my w Polsce mamy mało durne filmy na tubie. Wiecie, jakie są filmy na tubie propagandowe o islamie? Masakra, co się tam dzieje, nie? Albo jakieś inne stronki, gdzie sobie palą ludzi żywcem w klatkach, albo topią tych ludzi, albo przyjeżdżają czołgami, obcinają głowy i inne tego typu rzeczy, nie? Nikt tego z internetu nie usuwa. To nie jest na darknecie, to jest normalnie na powierzchni internetu. Każdy, kto... To się w Google'ach zaindeksowało, to wystarczy wyszukać. Masakra, nie? W momencie, w którym jest wprost powiedziane, ktoś powiedział tak jak ja, że problemem jest to, że im dajemy za dużo pieniędzy. Że przede wszystkim przez to, że im dajemy pieniądze za darmo, to oni tu do nas tak lgną i lgną specyficzni ludzie. Nie ci, którzy chcą pracować, tylko ci, którzy chcą żerować. Bo jakbyśmy nie dawali pieniędzy, to by przyjeżdżali tacy, którzy chcą pracować. A ponieważ dajemy pieniądze, to przyjeżdżają tacy, którzy przyjeżdżają po te darmowe pieniądze. A potem tylko krzyczą, że za mało, że za mało, że za mało. No jeszcze mają taką religię, która im mówi, należy wam się, należy wam się, należy wam się. No to należy wam się, a nie dostajecie. Bomba. Super, po prostu super. Język telewizyjny. Dalej. Co tam jest? Co usłyszałem w telewizji? Podzielono imigrantów na dobrych i złych. Rozumiecie? To jest coś, co ja kiedyś zrobiłem jeszcze z Jerkiem, jak żeśmy nagrywali w ramach burżujskiej ławeczki, że rzeczywiście są imigranci dobrzy i źli. Że dobry imigrant to jest imigrant, który przyjeżdża z czystą intencją. Z intencją zintegrowania się, z intencją ciężkiej pracy, zarówno fizycznej, w sensie takiej, że chodzi do pracy, zarabia na swoje utrzymanie, jak i takiej bardziej mentalnej, że on chce się dostosować, on chce się zmienić. Że tak jak było kiedyś takie powiedzenie, jeśli wejdziesz między wrony, no to skoro on między nas wejdzie, my jesteśmy te wrony, że on się nauczy krakać, tak? Że będzie jednym z nas, że się zasymiluje. Że będzie Polakiem, że będzie Francuzem, że będzie Belgiem, to jest dobry imigrant. Zły imigrant? Zły imigrant przychodzi po to, żeby brać tylko zasiłki, siedzieć w swojej enklawie takich samych sobie i nas nienawidzić i uważać, że mu się wszystko należy. To jest zły imigrant, ponieważ dobry imigrant daje coś z siebie społeczeństwu. Zły imigrant tylko bierze i żąda coraz więcej i stanowi zagrożenie terrorystyczne. To jest zły imigrant. Albo nawet bez stanowienia zagrożenia terrorystycznego i tak jest złym imigrantem. Słuchajcie, teraz dalej usłyszałem w telewizji coś, co ja się boję powtórzyć. Naprawdę. Bo w telewizji wprost powiedziano, ci stąd to są dobrzy, ci stąd to są źli, ci stąd to są dobrzy, ci stąd to są źli. Ja powiem tylko tyle. Powiedziano, że Ukraińcy i Gruzińcy są bardzo dobrzy imigranci, którzy się chcą asymilować ze społeczeństwem, którzy naprawdę nas ubogacą nie tylko kulturowo, ale również siłą fizyczną, siłą swojej pracy, siłą swojego intelektu, bo nie tylko pracownicy fizyczni z Gruzji i z Ukrainy przychodzą. Ja to potwierdzam. Na przykład Janusz, który był moim operatorem bardzo długo, jest półgruzinem. Bardzo w porządku człowiek. Zasymiliowany w 100%, ma żonę Polkę. On już jest Polakiem, on tylko pochodzi z Gruzji. To jest Polak, tylko że pochodzenia gruzińskiego. Wspaniale zintegrowany, super facet. Naprawdę znam trochę takich Gruzinów, znam trochę takich Ukraińców. Świetni ludzie. Może troszeczkę łamią akcent. No to co? Komu to przeszkadza, tak? Natomiast ja się nie odważę powiedzieć narodowościowo, którzy to są źli imigranci, powiem tylko tyle. Bo tam też mogą być jacyś, którzy chcą pracować i którzy chcą tu się uczciwie osiedlić na uczciwych warunkach, powiem tylko tyle. Są kierunki, z których jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie nie imigrant taki prawdziwy, pracujący, tylko imigrant socjalny i należałoby zrobić wyraźne sito, tyle. Usłyszałem w telewizji, że są grupy etniczne, które się nie integrują, czyli dalej, że są całe grupy, po prostu oni się nie integrują, bo nie. I wariactwem jest przyjmowanie ich, ponieważ oni się już tyle razy nie zintegrowali w tylu różnych społeczeństwach, że na pewno się nie zintegrują dalej. W telewizji to usłyszałem, ba, dalej. W telewizji usłyszałem o wydalaniu, jako o rozwiązaniu problemu. Ktoś powiedział w telewizji to, co ja powiedziałem kilka godzin temu na swoim blogu.
że zmniejszenie napływu imigrantów do Europy to jest żadne rozwiązanie problemu. To jest tak, jakby problem był taki, że typ się wykrwawia na śmierć, a rozwiązaniem problemu miał być zmniejszenie tempa upływu krwi. Nie. Jak się typ wykrwawia na śmierć, to przede wszystkim trzeba to zatamować, czyli sprawić, żeby w ogóle krew nie leciała, a potem się zastanowić, czy jak już dużo krwi mu upłynęło, czy czasem teraz nie trzeba by mu tej krwi dodać, czyli czy nie trzeba by było zrobić transfuzji, nie? To jest rozwiązanie problemu. Czyli mówiąc krótko, najpierw zero imigrantów do Europy, a później trzeba się zastanowić, czy ci, którzy już w Europie są, nie stanowią problemu i nie powinni zostać wydaleni. To usłyszałem dzisiaj w telewizji. I teraz naprawdę oni tam bardzo daleko kombinowali i myśleli, jak to zrobić. Powiem wam tyle, nie wymyślili nic, bo to jest naprawdę ciężki problem. Bo to jest tak, że przyjechał facet w latach 60., miał żonę, miał dzieci, te dzieci mają dzieci i teraz dzieci, i teraz wnukowie tego faceta, który przyjechał w latach 60., zaczynają rozrabiać, są radykałami. To co, całą rodzinę wywalić za to, że wnuczek jest, jakoś się radykalizuje? Oni mówili, że tak. Ja to usłyszałem w telewizji. Telewizja, i to taka naprawdę bardziej, właśnie wymieniłem jakie anteny, mówiły dużo bardziej w stronę, nazwijmy to, takiego twardego rozwiązania problemu niż ja. Masakra, co się tam pozmieniało, wiecie? Dalej, była mowa o zamykaniu granic w Polsce. Tak, że Polska powinna zamknąć granicę. To jest, zdaje się, to, co mówiłem kilka vlogów temu, właśnie kilka komentatorów temu, że ponieważ tak zwany szlak bałkański dla imigrantów będzie zamknięty, to oni polecą sobie przez morze z Turcji do Ukrainy, później z Ukrainy do Białorusi, bach do nas, albo ewentualnie od razu z Ukrainy do Białorusi, że powinniśmy zamknąć granicę z tej strony, a później powinniśmy zamknąć granicę z Niemiec jako kraju zainfekowanego plagą zagrożenia terrorystycznego. To jest tak, jak jest taka gra, chyba, nie pamiętam jak ona się nazywa, Epidemia Incorporated czy coś takiego, co się jest człowiek bakterią i ma zniszczyć cały świat. To w pewnym momencie, jak kraje się orientują, że ten kraj obok jest zarażony, to zamykają granice. No i my też tak powinniśmy. Bo tamta bakteria nazywa się poprawność polityczna i doprowadziła do choroby, jaką jest za zamachy terrorystyczne. Nie powinniśmy zalążków tej choroby sprowadzać do Polski. Ja się z tym zgadzam. Dalej. Była mowa o tym, co ja też wiele razy mówiłem, i to z ust generałów. I generałów, oczywiście emerytowanych, pułkowników, ludzi pracujących w służbach, wszystko emerytowanych, ale jednak, bo przecież ci obecni tego nie powiedzą, ale oni mówili, że instytucje państwa polskiego są słabe i nieprzygotowane. Ja też tak uważam. Dalej, zdanie, że terrorystami stają się dzieci, że my jesteśmy nieprzygotowani w ogóle na ten problem, bo my, Europejczycy, nie wysyłamy do walki dzieci i nie wysyłamy bezbronnych kobiet. W związku z tym, skoro my tego nie robimy cywilizacyjnie, to nam się wydaje, że nikt tego nie robi. W związku z tym jesteśmy nieprzygotowani na to, że nagle dziecko może sięgnąć po kałacha i zacząć strzelać. Ale musimy się na to przygotować. Tak mówią w telewizji. To jest jakaś masakra. Ja się właśnie zastanawiam, skąd to się wzięło, wiecie? Bo generalnie ludzie mają taką tendencję, żeby odcinać się od problemu, nie? Najpierw na przykład kogoś razem linczują, potem się dowiadają, że jeden z udziałowców ma z tego problemy, to nagle wszyscy inni potępiają lincz, nie? Bo mają nadzieję, że unikną kary, nie? Ja się zastanawiam, czy tutaj podobnie nie jest w stacjach telewizyjnych. Że stacje telewizyjne nagle się kapnęły, że to już poszło za daleko, że ludzie już po prostu wiedzą jak jest, że za dużo takich Krzysiów, Maxów, Kolonko, podziemnych TV i Korwin-Mikkech, Wiplerów, Kukizów, Wilków i całej reszty, po prostu za dużo takich ludzi jest, którzy mówią jak jest, że to już jest fala, która się nie powstrzyma, i w związku z tym, że płynie fala, która zaraz sprawi, że ludzie zaczną mówić na ulicach jak jest, że te stacje telewizyjne nagle stwierdziły, dobra, to skoro prąd się zmienia, to my zmieniamy o 180 stopni i znowu płyniemy z prądem. I że za chwilę to będzie tak, że w telewizji będziemy mogli obejrzeć jakieś radykalne, bardzo ostre teksty na temat islamu, na temat muzułmanów, na temat uchodźców, a ja zacznę mówić, o cholera, oni już trochę przeginają. Wiecie, żeby do tego nie doszło, że ja będę musiał bronić imigrantów, w tym nielegalnych imigrantów, przez jakimiś radykalizmami,
które są w telewizji, bo ja swoich zdań nie zmieniam, naprawdę. Ja mówię jak jest. A jak oni przegną pałę w drugą stronę, ja pierdzielę, co nas czeka. Trzymajcie się, moi kochani, do zobaczenia i pamiętajcie, trzeba patrzeć na świat normalnie. I też nie wolno się dać zwariować. Imigrant imigrantowi nierówny, uchodźca uchodźcowi nierówny, tak? Poza tym największą krzywdę uchodźcom, jaką zrobiono, to, że używano zamiennie słowa imigrant i uchodźca. To są dwie różne kategorie. Przypominam, uchodźca to jest człowiek, który ucieka przed wojną albo przed jakimś innym prześladowaniem. Człowiek skrzywdzony, udręczony, człowiek, który potrzebuje pomocy i cywilizowany człowiek powinien mu pomóc. Imigrant to jest ktoś, kto szuka lepszego życia. I albo jest imigrantem ekonomicznym, szuka lepszego życia, chce pracować, albo jest imigrantem socjalnym, szuka lepszego życia na nas koszt, jest pasożytem. Ale to są trzy zupełnie różne pojęcia. Zupełnie. Naprawdę zupełnie. I pamiętajcie, że uchodźcy i imigranci to nie tylko Arabowie, to są nie tylko muzułmanie, tak? Białorusini, Ukraińcy, Gruzini. Kurczę, Hiszpanie, Kubańczycy, masa. Co komu przeszkadza jakiś Kubańczyk, który sobie przyjedzie do Polski? No co? Przyjedzie, może cygara przywiezie, może nas nauczy kultury palenia cygar. Ja bym bardzo chciał, żeby mnie ktoś nauczył kultury palenia cygar. Bo u nas w Polsce w ogóle nie ma kultury palenia. Ja zrobiłem kiedyś vloga na temat kultury biesiadowania, spożywania alkoholi. Bo ja to umiem, mnie tego nauczono w rodzinie. Bo u nas w Polsce jest kultura biesiadowania, biesiadnego spożywania trunku. Natomiast palimy po prostu jak świnie. Wychodzimy na szybkiego fajka, tylko... żeby się zaciągnąć, żeby głód nikotynowy się skończył i już bach. Czyli to jest odpowiednik tego, jak byśmy wychodzili na chwilę na kielicha, żeby nam znowu w głowie zaszumiało i wracamy do pracy. Nie. Wiecie, że palić można z klasą, że można się zaciągać, można się delektować. Takie rzeczy. Kubańczycy umieją świetnie to robić. Ja naprawdę mam nadzieję kiedyś pojechać na Kubę i się tego nauczyć. Świetna sprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!